Witam serdecznie w jednym ze swoich wyliczeń poświęconym wydatkom na świadczenia dla rodzin w państwach europejskich. Eurostat, czyli Europejski Urząd Statystyczny, podaje, że na największe wsparcie ze strony swoich państw mogą liczyć mieszkańcy Luksemburga, na drugim miejscu mieszkańcy Estonii, na trzecim miejscu obywatele Polski. Według Eurostatu w Polsce świadczenia dla rodzin stanowiły 13% wszystkich wydatków na świadczenia socjalne, czyli jest to dużo powyżej europejskiej średniej, która stanowi 9%. Przypomnijmy, jeszcze w 2015 roku, czyli za rządów koalicji Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe na wsparcie rodzin wydatkowano 1,78% PKB. W roku 2017, czyli już za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, ta pozycja w budżecie znacząco wzrosła i wynosiła 3,11% PKB. Ponieważ od lipca bieżącego roku świadczeniem Rodzina 500+ zostanie objęte każde dziecko, możemy się spodziewać, że kwota ta wzrośnie i będzie stanowiła około 4% PKB. Jak to w praktyce wygląda w Polsce? Do końca czerwca bieżącego roku wsparcie otrzymało 3 600 000 dzieci w 2 300 000 rodzin. Od lipca bieżącego roku wsparcie będzie otrzymywało 6 600 000 dzieci w 4 400 000 rodzin. Od początku działania programu Rodzina 500+, czyli od kwietnia 2016 do lipca bieżącego roku, czyli przez 2 lata i 4 miesiące, do polskich dzieci, polskich rodzin trafiła kwota około 77 miliardów złotych. Natomiast od początku przyszłego roku ta kwota tylko w ujęciu rocznym będzie wynosić około 41 miliardów złotych. Jak to w praktyce wygląda w realu? W roku 2016 wsparcie otrzymały 1232 rodziny. Podobna liczba wystąpiła w roku 2017. Tym razem wsparcie otrzymały 1223 rodziny i było ono przeznaczone dla 1757 dzieci. Opierając się na danych GUS-u łącznie na 500+ w Rawie Mazowieckiej, w roku 2017 wydatkowano kwotę około 10 milionów złotych. Niestety nie ma jeszcze danych GUS-u na rok 2018, ale opierając się na danych medialnych, można powiedzieć, że w roku 2018 wsparcie otrzymało blisko 100 rodzin więcej, czyli 1320. Oczywiście w roku bieżącym, z racji poszerzenia programu Rodzina 500+, beneficjentów będzie zdecydowanie więcej. Z pewnością kwota wydatkowana przekroczy znacząco 10 milionów złotych. Pamiętam, kiedy zacząłem zajmować się polityką, a było to ledwie kilka lat temu, roczny budżet miasta Rawa Mazowiecka ledwo przekraczał 50 milionów złotych. To chyba najlepiej obrazuje, z jaką skalą pomocy dla polskich rodzin, polskich dzieci mamy do czynienia. Kolejna część będzie poświęcona programowi 500+ na terenie jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu łebskiego. Dziękuję serdecznie za uwagę.